Dzień dobry wszystkim, nazywam się Bartłomiej Kaczmarek i jestem rzeźbiarzem. Od kilku lat zajmuję się tworzeniem biżuterii drewnianej, ręcznie rzeźbionej, ręcznie rzeźbionych łyżek. Kilka dni temu nakręciłem film, w którym pokazuję krótki wycinek mojej pracy w trakcie tworzenia łyżki z motywem jelenia w drewnie orzecha włoskiego. Do tego filmu pojawił się komentarz, w którym zapytano mnie, żebym opowiedział o tym, w jakim drewnie pracuję. I dlaczego? Dla wyjaśnienia. Najczęściej pracuję w drewnie orzecha włoskiego. Dlaczego w drewnie orzecha włoskiego? Jest to gatunek bardzo łatwo do zdobycia, tutaj zwłaszcza w naszym kraju, tak? Każdy ma gdzieś jakiegoś znajomego, który ma jakąś działkę, może będzie przycinać drzewko, czy możemy poszukać nawet na portalach aukcyjnych, Allegro, Elixie, czy innych jakichś ogłoszeniach regionalnych, że ktoś gdzieś tam pozwoli nam wyciąć drzewo zamiast za drewno i tak dalej, lub przycina gdzieś gałęzie, czy ma właśnie gałęzie do zabrania z posesji, z działki, wszystko jedno. Bardzo łatwo takie drewno zdobyć. Dlaczego w nim rzeźbię? Odpowiedź bardzo prosta. Jest to drewno, które się nadaje i dla początkującego rzeźbiarza, który powiedzmy chce już troszeczkę więcej prac wykonać niż tak jak pracował w lipie, zaraz wytłumaczę dlaczego, i dla osoby, która już troszeczkę więcej pracuje w drewnie, jest bardziej zaawansowana, chce podnieść swój poziom rzeźbienia. Dlaczego akurat orzech włoski? Orzech włoski nie jest ani za twardy, ani za miękki. Oczywiście ma twardziel, tak, ma swoją jaśniejszą część, która jest dużo bardziej miękka, zresztą tu mam taki kawałek orzecha włoskiego, o którym za chwilę opowiem. Dzięki temu, że ten podział jest dosyć rozróżniony, można uzyskać też naprawdę świetne efekty kolorystyczne, które zresztą można zobaczyć na kilku moich pracach. W opisie dam link do typowych prac, które wykonuję w orzechu włoskim z podziałem na kolor. Fajnie można takie rzeczy osiągnąć. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Kolor ciemniejszy, twardziel, będzie wyjątkowo twardy do pracy na dużych, większych powierzchniach. Przy mniejszych elementach nie jest to aż tak odczuwalne, a podczas pracy przy tworzeniu łyżek czy większych prac już tą różnicę w pracy w tym fragmencie jest bardzo odczuwalna. Kolejna sprawa, w jaśniejszej części orzecha będzie nam się przyjemniej pracować i jeżeli chcemy poćwiczyć sobie tak naprawdę pracę na delikatnie trudniejszym drewnie, bo chcemy też później tworzyć na przykład w dębie, w jesionie, czy w dużo twardszych gatunkach, które na przykład jednym z twardszych, jak uważam, cięższych do pracy jest robinia akacjowa. Jest śliczna, ale no, bardzo twarde drewno, tak? Jakbyśmy w kamieniu troszeczkę rzeźbili, ale o tym może następnym razem. Polecam każdemu pracę w orzechu włoskim. Pracuję w różnych gatunkach. Podobnie zachowuje się też leszczyna turecka, którą bardzo lubię, ale o niej opowiem następnym również razem, gdyż chciałbym, żeby te filmy były dosyć krótkie, żeby nie zawracać wam za dużo gitary, żebyście nie tracili czasu. Mam nadzieję, że się troszkę przydadzą. Więc, jeżeli chodzi o twardziel. Twardziel orzecha włoskiego nadaje się do troszeczkę grubszych elementów. Tworzenie z nich drobnych, szczegółowych elementów może doprowadzić do tego, że one popękają. Lepiej tak zaprojektować swój przedmiot, żeby jaśniejsze elementy, bardziej wystające elementy były na jaśniejszym kawałku drewna, na ciemniejszym, żeby były te mniej odstające. Chyba, że już macie wprawę i wiecie, jak układać wzory. Od razu podpowiem, większość wzorów, większość odstających elementów powinno być zawsze ułożone wzdłuż włókien, dzięki czemu one nie będą tak pękać. Jeżeli ustawimy w ten sposób, będziemy sobie rzeźbić, nie wiem, uszy zająca, byśmy sobie rzeźbili, to na pewno odlecą, pękną, uderzymy, pociągniemy nożem. I teraz ważna rzecz. Orzech włoski ma to do siebie, spośród wielu gatunków drewna, w jakim pracuję, że trzeba najpierw odciąć sobie kawałek przed pracą, zaoliwić go, ponieważ jeżeli sobie coś zaprojektujemy, a potem położymy na to olej w fazie już wykończeniowej, zmieni kolor. Naprawdę zmieni kolor w zależności od oleju, ale też ciemna część będzie dużo bardziej ciemniejsza, więc może nam zepsuć koncepcję naszego końcowego jakby przedmiotu. Więc o tym należy pamiętać. Polecę go każdej osobie, która już chociaż troszeczkę pracowała w orzechu włoskim. Zaawansowanym osobom, które już długo czasu rzeźbią, to no nie będę tutaj mówić, że mają w nim pracować, bo na pewno pracują. Ale ktoś, kto się dopiero uczy, może sobie próbować. Od razu uprzedzę. Na sam początek spróbuj popracować w troszeczkę bardziej miękkim drewnie. Takim na przykład chociażby w lipie, tak? A potem stopniowo przerzuć się na orzech włoski i leszczynę turecką, o której opowiem następnym razem. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę powiedziałem ci, dlaczego pracuję w tym drewnie.
Proszę cię o wyrozumiałość, to są początki mojej przygody z nagrywaniem filmów o pracy w drewnie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, chętnie na nie odpowiem, nakręcę kolejny film. Cóż, życzę wam miłego dnia, dzisiaj jest dosyć wiecznie, ale mam nadzieję, że spędzicie go równie przyjemnie jak ja, czyli na pracy w drewnie. Do zobaczenia jutro.